Witajcie ludzie, ja nazywam się Pirat i przygotowałem dla Was wykład poświęcony projektowaniu obiektów Hard Surface dla gier i nie tylko. Jeśli miałbym w skrócie powiedzieć, czemu jest poświęcony ten wykład, to jest to próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie, jak zabrać się za projektowanie. Jest on poświęcony osobom początkującym, osobom, które chciałyby się tym zająć, w związku z tym omawiam tu dość proste rzeczy, podstawy, taką ogólną wiedzę, to mniej więcej jak powinniście sobie wszystko poukładać w głowie po kolei, jeśli chcecie się zająć projektowaniem. Z materiału dowiecie się, w jaki sposób zbierać i organizować referencje, co zrobić, aby projekt był wizualnie spójny, a nie był jedynie zlepkiem przypadkowych kształtów i brył, co zrobić, aby nasz projekt był wiarygodny i funkcjonalny, jakie są typowe błędy i sposoby ich uniknięcia, na czym warto skupić szczególnie uwagę, a także jak krytycznie patrzeć na swoje modele i jak krytycznie oceniać swój własny projekt. Jeśli chodzi o części, to na początek jest wstęp, omówienie teoretycznych aspektów, czym w ogóle zajmuje się projektowanie. Następnie omawiam preprodukcję, czyli etap, w którym szukamy referencji i próbujemy skleić to już w jakiś pomysł. I ostatnim etapem jest już cały proces projektowy, czyli po kolei, na przykładzie granatów, które tutaj widzicie, omawiam, jak wszystkie decyzje zostały powzięte, co na nie wpłynęło, co wyleciało, co zostało zamienione. W związku z tym myślę, że jest to dość interesujący materiał i jeśli ktoś będzie chce się zajmować tego typu rzeczami, to na pewno znajdzie coś, co go zainteresuje. Natomiast jeszcze jedną rzecz, o której muszę nadmienić koniecznie, jest to wykład, nie jest to tutorial. W związku z tym, jeśli liczycie na to, że będę Wam pokazywał, które opcje w menu wybierać, aby stworzyć jakiś granat, to obawiam się, że możecie być odrobinę zawiedzeni, ponieważ no, jest tu dużo teorii, jest tu dużo gadki, jest tu dużo pokazywania obrazków, natomiast niewiele jest tu kwestii warsztatowych. W związku z tym, bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do zapoznania się z materiałem.